kochani, witam was serdecznie ponownie na moim kanale i ponownie z gościem. I oczywiście moim gościem jest nie kto inny jak moja YouTube'owa siostra Ania, z którą wiecie, że ja się prywatnie przyjaźnię, bardzo się lubimy, bardzo się często odwiedzamy i też lubimy razem czasem coś dla was nagrać. Postanowiłyśmy tym razem wymyślić coś, co będzie czymś troszeczkę innym niż oczywiście zazwyczaj jest to na YouTubie pod koniec roku. Czyli nie będą to ani hity kosmetyczne typowe, ani nie będzie to jakieś, wiecie, wyznanie YouTubera z podsumowaniem swoich smutków i żali 2016 roku, ale będzie to takie luźne podsumowanie tego, co która z nas lubiła na różnych płaszczyznach naszego życia. Więc jeżeli jesteście ciekawe pytań, które Ania mi zada, ja ich kompletnie nie znam, będę na nie odpowiadała, mam nadzieję, że troszeczkę z dozą humoru również, będę zaskoczona na pewno. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jaki był mój rok 2016 z zaskoczenia, to koniecznie zostańcie z nami dalej. No i zostawcie kciuka do góry oczywiście, także zapraszamy serdecznie. Laurka, pytania jest 5 i możesz odpowiadać w kontekście makijażowym, tudzież ogólnym. Jak sobie życzysz, kochana? Dobrze, proszę pani. Pierwsze pytanie. Największy twój sukces w 2016 roku? Oh my god! Największy sukces? O, jest, mam jeden. Nawet dzisiaj sobie o tym myślałam, bo kurde, coś mi tu lata. Ja wiem, jaki ja mam sukces. Słuchajcie, ja wiem, że mnie oglądają też osoby z pracy i ja wiem, że dla niektórych może to się okazać śmieszne, ale ja z zupełnym szczerym moim sercem mogę powiedzieć, że to był dla mnie sukces, ponieważ ja i moja koleżanka z pracy Kasia, wiem też, że w przypadku Kasi też jest to sukces, napisałyśmy oprogramowanie, słuchajcie, do programu, który ma na celu obsługę wizyt klientów, dostawców i różnych innych osób z zewnątrz, które przyjeżdżają do firmy, w której pracuję, jak i też taka baza danych, która pozwala generować jakby sobie samemu wyjazd gdzieś, tak, czyli zaplanować go pod kątem hotelu, restauracji, nie wiem, wszystkiego, co po prostu chcecie, taksówek i tak dalej. No i ja oraz Kasia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy to będzie oglądała, my napisałyśmy właśnie od podstaw całą tą aplikację. Oczywiście nie stworzyłyśmy jej pod kątem oprogramowania, no bo nie mamy takiej wiedzy ani takich umiejętności. Oczywiście do tego została wynajęta firma zewnętrzna. Natomiast cały ten background tego wszystkiego wymyśliłyśmy my i uważam, że jest to ogromne osiągnięcie. Bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiłyśmy, a tutaj udało nam się to zrobić od początku do końca samodzielnie, w dwie osoby, bez żadnego wsparcia, więc uważam, że to jest mój big succeed 2016. Szacun dla was dziewczyny. Tak, dziękuję. Bo kto powiedział, że tylko facet może być jakimś inżynierem od spraw technicznych? No tak, to powiem ci, że i wam też powiem, że naprawdę to nie był łatwy kawałek chleba, ale bardzo wiele mnie to nauczyło i uważam, że właśnie pod tym względem czasami warto wyjść poza strefę komfortu, żeby spróbować czegoś, co wydaje nam się może na początku, że nie damy rady, a w finalnym efekcie może się okazać, że nawet całkiem nieźle sobie poradziliśmy. I jakie zadowolenie. Tak, jest zadowolenie. Następne pytanie. No to jak największy sukces, to teraz największy zawód w 2016. Jeżeli chodzi o z takich bardziej przyziemnych rzeczy, o których już mogę i chcę powiedzieć, no to powiem tylko tyle, że może nie tyle, że ten rok mnie zawiódł pod tym względem, ale mnie bardzo dużo nauczył, przede wszystkim nauczył mnie jeszcze większej selekcji towarzystwa, jakie mam wokół siebie i też nauczył mnie umiejętności zrezygnowania z pewnych znajomości, które tak naprawdę może nie tyle, że na przykład były dla mnie toksyczne, co po prostu nie były dla mnie budujące. Ja stwierdziłam, że ja po prostu się chcę od czegoś takiego odciąć, bo to nie wpływa na mnie dobrze, to mnie nie buduje, to nie sprawia, że jestem lepszym człowiekiem i postanowiłam przy sobie mieć tylko ludzi, na których mi osobiście bardzo zależy, przy których ja się dobrze czuję i bynajmniej nie dlatego, że to są osoby, które mi wchodzą do tyłka bez wazeliny, jak to się mówi, tylko ludzie, którzy... Nie wiem, jak wam to określić, bo tu nie chodzi o to, że to są ludzie, którzy są dla was po prostu mili, tylko chodzi o to, że to są osoby, które... Wartościowe, które wam, jeżeli coś robicie źle, to wam o tym powiedzą, ale nie powiedzą wam o tym ani publicznie, żeby was zbesztać z błotem, ani żeby wam ubliżyć, ani żeby wam się zrobiło przykro, tylko po prostu powiedzą wam to szczerze, powiedzą wam to dlatego, że chcą dla was dobrze, a nie dlatego, że chcą was upokorzyć. Nie wiem, czy do końca mnie zrozumiecie, bo to są trudne tematy, ale tak czy siak, ja wiem, że się rozgaduję, ja wiem o tym, no, ale to są ważne rzeczy i myślę, że to
po prostu też wielu z Was na pewno może dać dużo do myślenia i też może być dla Was takim celem na następny rok, żeby właśnie może przewartościować troszeczkę pewne relacje, pewne znajomości, rozejrzeć się wokół siebie i zobaczyć, kogo macie i kogo chcecie mieć, także... Ja jeszcze pozwolę sobie dodać, tak. Jeśli pozwolisz, Laura, pamiętajcie o tym, że lepiej mieć jest kilku przyjaciół, ale naprawdę wartościowych, niż całe grono sztucznych i fałszywych znajomych, tak. Bo nie liczy się w tym wypadku ilość, tylko liczy się jakość. A dodatkowo, jeśli macie jeszcze trudny charakter, na przykład tak jak ja... Masz trudny charakter? Tak, docelowo na dłuższą metę mam, to właśnie ja wychodzę okay. Z założenia, że nie wszyscy muszą mnie lubić, ale za to ci, którzy ze mną zostają, to ja ich będę zawsze traktować po królewsku, że są przy mnie i po prostu, że chcieli mnie poznać. Mhm. Co najbardziej cię uszczęśliwiło w 2016 roku? I to pokazuje, jak człowiek mało docenia, bo patrzcie, jak łatwo jest powiedzieć, co nas zawodzi, a patrzcie, jak trudno jest powiedzieć, co nas uszczęśliwia, nie? Takie oto mądrości życiowe wam tu prawię. Kupiłam sobie nowe firanki do domu. Nie, oczywiście to mnie uszczęśliwiło, ale słuchajcie. Wydaje mi się, że takim momentem przełomowym był czas, kiedy nie sądziłaś, że pójdziesz na urlop w tym roku. Straszną miałaś załamkę w tym okresie czasu. To fakt, no. I potem nagle się okazało, że jednak jedziecie na posiadane wakacje i to było strasznie, byłaś wtedy zajarana, że jednak się udało. Mm-hmm. Bo tak, to masz rację, bo to wtedy było tak, że ja ogólnie strasznie czułam, że ja potrzebuję i zawodowo, i tak wiecie, osobiście, psychicznie, ogólnie po prostu odpocząć, walnąć się na leżaku i tak dalej, a też wiedziałam, że no z pewnych, wiecie, no zazwyczaj z aspektów finansowych, no ja się przed tym nie będę kryła, bo zwykle to determinuje nasze wakacje, a nie do końca wiedziałam jeszcze, jak to będzie, no i ogólnie raczej wiedzieliśmy, że są małe szanse na to, że gdzieś się wybierzemy, więc są małe szanse na to, żeby gdzieś wypocząć, no bo nie oszukujmy się, ale w domu zawsze się coś znajdzie, więc to fakt. To była rzecz taka, która mnie bardzo ucieszyła, ja też bardzo wtedy odpoczęłam i w ogóle było bardzo fajnie, więc tak. To i moje firanki. Widzisz, no. Coś się połoga. Tak. Czwarte pytanie. Chodzi o to, czego chciałabyś uniknąć w 2017 roku, co się wydarzyło w 2016? Czy jest taka rzecz? Jest taka rzecz. Jest taka rzecz i to jest rzecz, która też jest taką moją refleksją ogólnie i przemyśleniem 2016 roku. I to jest kwestia związana z nastawianiem się na pewne rzeczy. Bo ja generalnie w wyniku swoich pewnych przeżyć postanowiłam sobie, że ja nigdy więcej ogólnie nie będę się na coś pozytywnie nakręcała. I tutaj też nie mylcie tego z pozytywnym nastawieniem. Tu bardziej chodzi o to, żeby podejść z takim spokojem i ze świadomością, że może być różnie, wiecie, że może być i dobrze, i może być źle, bez takiego napalania się na to, że tak, że uda się i przypisujesz to temu, że ty jesteś pozytywnie nastawiony, a to nie jest pozytywne nastawienie, to jest brak realizmu moim zdaniem, dlatego że zawsze może być, są dwa uda. Uda się albo się nie uda, takie głupie określenie, no ale no niestety tak jest, bardzo prawdziwe. No więc ja to też polecam ogólnie wszystkim, żeby nie mylić pozytywnego nastawienia z takim zajaraniem, wiecie, aż przesadnym, które później daje wam po prostu mega rozczarowanie. I jeżeli coś mi się uda, to super, będę się na pewno cieszyła, a jeżeli mi się nie uda, to mnie to nie demotywuje. I to jest moje postanowienie. Czy cię te pytania zaskoczyły, te cztery, czy to znaczy, nie, ja myślę, że one, to były pytania, które są bardzo często spotykane tak naprawdę, ale to są pytania, na które jest bardzo ciężko odpowiedzieć. No to teraz zadam ci takie piąte, ostatnie pytanie, zarąbiście tendencyjne generalnie, no. Ale muszę je zadać. Postanowienia noworoczne na 2017. Oh my god. Postanowienia. Obydwie z Anią brałyśmy udział w konkursie Mosquito, w którym kwestia była taka, że trzeba było odpowiedzieć na pytanie, jakie masz postanowienia noworoczne. I w ogóle hitem jest to, że jak ja odpowiadałam na te pytania, to ja w ogóle nie przeglądałam komentarzy, bo nie miałam na to czasu, a widziałam, że jest fajna nagroda i chciałam po prostu wziąć w tym udział. I później dopiero zobaczyłam, że Ania też udzieliła podobnej odpowiedzi. Naprawdę? Tak. Nawet nie wiem. Nie wiesz, widzisz. No i generalnie postanowieniem na 2017 rok jest to, żeby nie mieć takich, wiecie, z kapelusza wyciągniętych postanowień, dlatego że zazwyczaj ja przynajmniej tak podchodzę do tego, że Sylwester i Nowy Rok to jest dzień jak co dzień i tak naprawdę każdy z nas powinien sobie dawać postanowienia na każdy dzień, na każdy tydzień, na każdy miesiąc, po prostu na tu i teraz, a nie na jakiś wyimaginowany kolejny rok, który tak naprawdę potem zwykle
jest jednym wielkim rozczarowaniem, bo brakuje nam tej motywacji, prawda? Więc generalnie brak postanowień jest moim postanowieniem. A więc moi drodzy, to były wszystkie moje bardzo ciężkie tak naprawdę do udzielenia odpowiedzi, ale mam nadzieję, że też dzięki temu udało Wam się mnie bliżej poznać. No i też ciekawa jestem tego, jak Wy byście odpowiedzieli na te pytania, dlatego zostawię je Wam w opisie, bo bardzo bym chciała, żebyście się do nich jakoś może ustosunkowali w jakiejś luźnej wypowiedzi w komentarzu, jeżeli będziecie mieli ochotę. Możecie Laurę też o coś zapytać i wtedy ona zrobi Q&A, jak będzie na tyle pytań. Tak, dokładnie. Możecie na przykład mi zadać jakieś pytania, ja też się postaram na nie odpowiedzieć. Nie hejtujcie mnie za to, że cały czas poprawiam włosy, bo ja jeszcze się do nich nie przyzwyczaiłam. Oprócz tego dzisiaj oczywiście chciałam je trochę bardziej zawadiacko ułożyć, więc wiecie, taki po prostu efekt uboczny. Tak, kobieco. Tak, taki królew się ze mnie zrobił. Także nie hejtujcie mnie, tylko trzymajcie kciuki, żebym się przyzwyczaiła do tych włosów. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie, bardzo dziękuję Ani za to, że była moim gościem oczywiście. No i na pewno, słuchajcie, wkrótce pojawią się kolejne nasze wspólne produkcje, a tymczasem zapraszam Was serdecznie na kanał do Ani, gdzie ja zadaję jej pytania, które ja wymyśliłam i Ania ma zagwózdkę, aby się z nimi zmierzyć. Także, kochani, zapraszamy Was serdecznie, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Koniecznie zostawcie kciuka do góry, jeżeli podobają Wam się takie kolaboracje. I widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Ciao! Pa! Pa.